Muzeum Zamku Tarnowskich w Tarnobrzegu odbył się trzeci i ostatni w tym roku koncert z cyklu Muzyka z energią. Po jazzie i poezji śpiewanej przyszedł czas na żydowską muzykę klezmerską. Po pierwsze, jest to muzyka bardzo piękna i muzyka, która trafia chyba w ucho każdego, nawet niezbyt wyrobionego muzycznie, ale to nie był jedyny powód, że zdecydowałem się na wybór tego rodzaju muzyki. Chciałem również, ażeby ta muzyka przypomniała o dawnych mieszkańcach naszego miasta, o żydowskiej społeczności, która jeszcze na początku XX wieku stanowiła prawie 70% wszystkich mieszkańców naszego miasta. I chciałem, żeby ten koncert, zresztą na zakończenie powiedziałem, był takim swoistym hołdem, przypomnieniem i hołdem złożonym tym właśnie mieszkańcom Tarnobrzega, którzy żyli wśród nas prawie 3,5 wieku i w zasadzie ich historia niestety bezpowrotnie się skończyła. Ten hołd kulturze i muzyce żydowskiej został oddany przez zespół Mrozek Klezmer Quartet. Ta muzyka klezmerska jest jakby częścią mojej duszy. Zawsze chciałem grać muzykę swingową i muzykę klezmerską. Na początku oczywiście nie mogłem tego zagrać, bo nie miałem takich umiejętności, ale gdzieś we mnie to w środku po prostu grało. I kiedy słuchałem muzyki klezmerskiej, ona mi jakby bardzo w naturalny sposób przychodziła do mnie. To znaczy, że miałem dużą łatwość, żeby po prostu ją wykonywać. I jest to kolejny dialekt muzyki, prawda? Więc dla mnie bardzo ciekawa rzecz. Podczas koncertu nie zabrakło tradycyjnych żydowskich ballad, jak i swingujących jazzowych kompozycji. Można usłyszeć w nich, zwłaszcza w tych tonacjach, bym powiedział, minorowych, jakiś taki ból, płacz, żal, smutek. Z drugiej strony jednak pojawiają się elementy bardzo żartobliwe, humorystyczne, właśnie te wszystkie efekty, które na klarnecie można wykonać, typu śmiech, glissanda. To są takie elementy właśnie narracji takiej rubasznej, wesołej, nie? Czyli mimo, że życie jest ciężkie, można się też uśmiechać i żyć wspaniale.